Największe niepokoje wśród rolników wywołały te części Europejskiego Zielonego Ładu, które bezpośrednio dotyczą rolnictwa, a precyzyjnie dotyczą technologii produkcji. Są takie trzy zasadnicze elementy budzące kontrowersje. Po pierwsze, zredukowanie stosowania środków ochrony roślin o 50%. Po drugie, zredukowanie zużycia nawozów o 50%. I po trzecie, obowiązek uregulowania określonej części gruntów wchodzącej w skład gospodarstwa. Rolnicy w wielu krajach europejskich, także w Polsce, uznali, że jest to niejako zamach na ich swobodę, na ich wolność, a z drugiej strony w krajach, które mają słabe gleby, tak jak w Polsce, zużycie nawozów może oznaczać niższe plony, a niższe plony z kolei mogą oznaczać mniej produktu do sprzedaży i mniej dochodów do gospodarstwa. Z kolei na przykład redukcja stosowania środków ochrony o 50% będzie oznaczała, to podnoszą wszyscy rolnicy europejscy, ale także w Polsce, a także sadownicy, będzie oznaczała, że będziemy mieli mniej narzędzi do tego, żeby zwalczać choroby i szkodniki. W związku z czym również tego produktu będzie na rynku mniej, będzie mniej go do sprzedaży. Po trzecie, obowiązek ugorowania to jak gdyby nieufność wobec rolników, wobec tego, że to oni są obciążani też sprawami związanymi z klimatem, z emisją dwutlenku węgla, gdzie my uważamy, że akurat produkcja roślinna powoduje efekt odwrotny, czyli my redukujemy raczej dwutlenek węgla poprzez proces fotosyntezy w roślinach niż jego emisje. Dlatego wycofanie się z tych polityk, z tych trzech polityk, rolnicy traktują jako warunek podstawowy do tego, aby zakończyć protesty, albo je przynajmniej osłabić, albo przenieść na następny okres. I mam wrażenie takie, że pierwsze zapowiedzi Komisji Europejskiej idą w tym kierunku, bo już mówi się o tym, że nie będzie potrzeba redukować zużycia środków ochrony roślin, nie będzie trzeba redukować zużycia nawozów, no i też nie trzeba będzie obowiązkowo ugorować określonej części gospodarstwa. I gdyby takie rozwiązania weszły w życie, takie propozycje są dzisiaj przedstawiane, ale gdyby to w formie prawa weszło w życie, to myślę, że rolnicy przynajmniej powinni być z tego zadowoleni, bo ten Europejski Zielony Ład, a zwłaszcza jego strategia od pola do stołu, no to przez rolników niestety jest postrzegane jako ograniczenie produkcji i w efekcie zmniejszenie ich dochodów. Bardziej jest to niepokojące, że Unia Europejska otwiera swoje rynki na import produktów z wielu innych części świata, gdzie takie wymagania nie są stawiane, gdzie są inne reżimy produkcyjne i to może powodować zarówno na rynku wewnętrznym, czyli w Unii, czyli na przykład w Polsce, ale także na rynkach eksportowych, tam gdzie konkurujemy z produktami z Azji, z Afryki, z wschodniej Europy czy z Ameryki Południowej, możemy tą rywalizację przegrać, bo po prostu nasz produkt będzie niestety droższy ze względu na te ograniczenia. Więc wydaje się, że wycofanie się z tych polityk nie spowoduje, że cała strategia Europejskiego Zielonego Ładu polegająca na tym, że będziemy chronić klimat, glebę, wodę, legnie w gruzach, tylko uważamy, że na rolnictwo zostały nałożone zbyt duże obowiązki. Zielony Ład w zasadniczej części tak, ale Zielony Ład w tej części, która dotyczy rolnictwa, musi ulec modyfikacji.